Jako gracz wiekowej już daty bardzo cieszy mnie fakt, że mogę wam przedstawić kolejną perełkę z Amigi. Dziś padło na krótką, ale treściwą grę o tytule Prehistoric. Gra, w którą grałem za dziecka wraz z kolegami. Tego typu gier było kilka i mam tutaj na myśli gier z okresu kamienia łupanego. Prehistoric to prosta, ale bardzo treściwa gierka. To ile wepchana na jedną dyskietkę przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Gra bardzo kolorowa, z fajną muzyką w tle oraz dająca masę frajdy, a przede wszystkim śmieszna. Jak już pewnie zauważyliście, Prehistoric to gra platformowa, całkiem przyjemna i nietrudna. Aczkolwiek wymaga znajomości danej planszy, tak więc będziemy uczyli się na błędach, co nieco wydłuży samą rozgrywkę. Akcja gry dzieje się w epoce kamienia łupanego, a nasz jaskiniowiec przechodzi długą drogę do domu, aby dotrzeć do naszej kochanej rodziny. Po drodze nie mogłoby się obejść bez licznych walk z siłami natury. Na naszej drodze staną miśki, dinozaury, pingwiny, węże i kilka innych oponentów. Jako że droga daleka, a o pustym brzuchu nie można iść, mamy okazję pożywić się naszymi przeciwnikami. W końcu jak mięso, to tylko świeże. A przy okazji możemy splądrować ich jaskinie, w których są ukryte inne smakołyki, a te napełnią nasz brzuch. Z pełnym żołądkiem możemy udać się do dalszych etapów. W przeciwnym razie musimy coś dojeść, aby ruszyć dalej. Na wszystko mamy 99 sekund, jednak bez obaw, bo czas leci 3 razy wolniej od rzeczywistego. Aby zjadanie stworków nie było aż tak trudne, z pomocą przyjdzie nam szaman, który co jakiś czas w pewnych miejscach na planszy pojawi się znikąd. Kiedy go walniemy z pałę, wyskoczy jakiś bonus. Tu wypadnie kamienny młot, tam sprężyny poprawiające nasz skok, albo dostaniemy tarczę, która sprawi nam na pewien czas nietykalność. Warto wchodzić do jaskiń, bo w nich często jest budzik, dający nam kilkanaście sekund do czasu w grze. Nie zapominajmy jednak, że w jaskiniach spotykamy pająki albo nietoperze. Te drugie są zjadliwe, tak więc smacznego. Jak na początek lat 90. graficznie Prehistoric prezentuje się naprawdę fajnie. Kolorowe etapy zostały tutaj świetnie narysowane. Wracając do tej gry, cieszyłem się jak dziecko, bo wszystko dalej wygląda dobrze. Ogólnie gra jest o tyle dobrze narysowana, że bez problemu odróżnimy jedzenie od przeciwników, choć oni też są jedzeniem tyle, że chodzącym. Każdy element w grze od plansz po przeciwników został bardzo starannie narysowany. Jedynie co troszeczkę razi to skromna animacja, bo jest ich zaledwie kilka klatek. Nieco gorzej prezentuje się przesuwanie ekranu. Tutaj każdy etap podzielony jest na kilka ekranów, czyli nie przesuwa się ciągle, lecz tylko wtedy, kiedy dojdziemy do końca ekranu. Wtedy automatycznie się przesuwa. Trochę to razi, że ekran nie przesuwa się równomiernie, jak na side-scrollowaną platformówkę przystało. Dzięki temu zabiegowi rozgrywka byłaby o wiele lepsza, no i sam odbiór byłby już inny. No i muzyka. Nie wiem jak wy, ale według mnie ona sporo dodaje do rozgrywki. Jest jak olej silnikowy w samochodzie. Bez niej gra naprawdę wiele by straciła. Ona nadaje grze charakteru oraz utożsamia z nią grę. Kawałki krótkie, ale wpadające w ucho na naprawdę długi czas. Utworów jest kilka. Standardowo już na Amidze brzmią najlepiej. Nieco gorzej wypadają same dźwięki, których jest po prostu garstka. Co ciekawsze, sam deweloper tłumaczy się tym, że chcieli, aby ich gra na tamten okres trafiła do jak największej liczby graczy. Dzięki czemu Prehistorica uruchomimy nawet na Amidze z 512 KB pamięci, co też tłumaczy sam fakt, że gra jest na jednej dyskietce. Prehistoric to kolejna gra, którą pamiętam za czasów dziecka. Gra jest naprawdę dobra i mogę wam ją polecić z czystym sumieniem. Nie jest trudna i dlatego myślę, że wielu w nią powinno zagrać. Jeżeli interesuje się grami z Amigi, to Prehistoric to pozycja obowiązkowa wśród platformówek. Niestety druga część, nie wiedząc czemu, nie pojawiła się na Amidze. Według mnie śmiało poleciałaby na takim funkcjonalnym sprzęcie jak Amiga. Gra posiada 7 etapów, z czego 4 to platformowe etapy, a 3 to walki z bossami, które nie są jakoś wymagające. Sama gra utkwiła mi w pamięci, bo była i jest to moja ulubiona platformówka z Amigi. Wracam z chęcią do niej co jakiś czas. Warto poświęcić tej grze kilka minut. Długa nie jest, a jeżeli lubisz nietrudne platformówki, to tym bardziej powinieneś w nią zagrać. Zachęcam do subskrybowania kanału, dziękuję za poświęcony czas, trzymajcie się, cześć!